Wow, there it is. Jest. Każdy zauważy, że nie jest to normalna korweta. Czyste lata 70. Prosto z filmu Lato Korwety. Opowiadał o chłopaku chcącym odzyskać ukradzione auto. Grał w nim Mark Hamill, ale moim zdaniem prawdziwą gwiazdą była ta korweta. Chciałem zobaczyć tę maskę. Najbardziej odlotowa w historii. Zbudowano dwa takie auta. Jedno kupił australijski kolekcjoner. To może być drugie. W odróżnieniu od aktorów nie zestarzało się. Jest w świetnym stanie. Większość filmowych aut to poklejone graty. Jaką ma historię? Z tego, co wiem, jeden wóz służył do zdjęć, a ten do promocji filmu.